tegoż nieistniejącego państwa. Dziś można powiedzieć, że w czasie niemal pełnej utraty suwerenności przez państwo polskie, wskutek przejmowania coraz większych kompetencji Polski przez tworzące się superpaństwo europejskie, mamy do czynienia z analogiczną sytuacją. Trudno więc wymagać od aktualnych włodarzy kraju nad Wisłą lojalności wobec polskich interesów narodowych, jeśli działają oni z nadania i z bezwzględnym posłuszeństwem wobec Unii Europejskiej, oczywiście nie tylko. Rolę przypadającą wcześniej Dmowskiemu usiłował realizować aż do swojej śmierci prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej pan Edward Moskwa. Po jego śmierci w sposób jeszcze bardziej wyraźny misję tę kontynuuje obecny tu prezes usuwał Jan Blański. Pozostaje oczywistym, że marionetkowy tzw. minister spraw zagranicznych III RP Radosław Sikorski nie będzie dbał o polską rację stanu czy kooperację pomiędzy Polakami w kraju i za granicą. Byliśmy świadkami skłócania przez MSZ prężnych ośrodków polonijnych i prób dyskredytacji polonijnych liderów. Chciałbym podkreślić, że według naszej oceny nikt inny nie dysponuje takim autorytetem i zasługami w konsolidacji Polaków jak lider USOPOL. Dlatego też przekazaliśmy na ręce szanownego pana prezesa tytuł prezesa honorowego naszej organizacji, gdyż uważamy go za godnego kontynuatora polityki Romana Dmowskiego. Pan Jan Koblański doskonale rozumie problemy rozsianej na całym świecie Polonii. Dlatego też zachodzi potrzeba powołania jednej organizacji skupiającej Polaków z kraju i zagranicy, zorganizowanych w wielu ośrodkach i organizacjach. Na czele takiej organizacji według naszej skromnej oceny stanąć może tylko pan prezes Jan Koblański. Na dzień dzisiejszy nie ma nawet widoków na to, aby ktokolwiek inny mógł podzielować takim przedsięwzięciem. Wierzymy, że wspólnie z panem Zabłockim, z panią Leoną Radami i pozostałymi współpracownikami pan Jan Koblański scali rozbitą Polonię świata. Środowisko USOPOL dysponuje ogromnym doświadczeniem, jak również znacznym potencjałem i w naszych oczach pozostaje jedyną alternatywą. Centrala tej organizacji według naszej oceny, warunkowanej poczuciem zdrowego rozsądku, powinna znajdować się poza obszarem zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej. Jeśli ktoś ma jeszcze jakiekolwiek wątpliwości w tej materii, powinien przypomnieć sobie ostatni raport dotyczący stopnia inwigilacji obywateli. Szanowni Państwo, nasz kraj zajął pierwsze miejsce w europejskim rankingu w zakresie inwigilacji obywateli, w zakresie inwigilacji własnego społeczeństwa. Nie można w szczególności pozwolić na to, aby główny ośrodek takiej organizacji znajdował się w granicach państwa, w którym poza rzecz jasna rządowymi służbami bezpieczeństwa, występującymi dziś pod różnymi nazwami, działają oczywiście za przyzwoleniem rządzącego establishmentu także służby obcych mocarstw. Niewątpliwie więc centrala takiej organizacji powinna znajdować się w miejscu względnie bezpiecznym, z dala od wpływów z złowrogiemami agentury. W tym miejscu zauważamy, iż to USOPOL wydaje się najbardziej zobligowany do stworzenia takiego właśnie ośrodka. Polacy na nowo zjednoczeni w jeden organizm będą dużo silniejsi. Dziś pozostają w rozbiciu i wzajemnie skłócani przez agenturę nie są w stanie przeciwstawić się skutecznie rządzącemu naszym krajem jak prywatnym folwarkiem establishmentowi III RP. A przed nami kolejne wybory. Ludzie wodzeni za nos przez partyjnych wataszków niejednokrotnie traktowani są instrumentalnie, angażując się wokół nierealnych projektów, tracą resztki nadziei, popadając w załamanie. Nie wierząc już nikomu, trzeba odbudować zaufanie społeczne i wiarę w możliwość prowadzenia polskiej polityki i wizji odbudowy państwa. Mamy dziś w Polsce i na świecie bardzo wiele wartościowych ośrodków skupiających szczerze oddanych sprawie rodaków. Lecz działania tych ośrodków nie są wystarczająco skoordynowane. Właściwym byłoby wypracowanie wspólnej formuły działania z zachowaniem pewnej autonomii i tożsamości tych ośrodków. Jest to dodatkowym utrudnieniem dla ekspozytury wrogów polskości, które nie będą w stanie storpedować aż tylu różnorodnych ośrodków zmierzających razem do wspólnego celu. Zanim więc poruszymy temat wyborów, warto również zastanowić się nad koniecznością organizacji polskich mediów.
Znacznie wcześniej musi powstać naprawdę polski tytuł prasowy, chociażby tygodni, który nie będzie nawet pobieżnie sympatyzował z przedstawicielami rządzącego establishmentu. Ponieważ jeśli nie staniemy w jawnej opozycji do rządzących Polską elit trzeciej RP, nie będziemy nigdy w stanie wybić się na pełną niezależność, a co za tym idzie, nasz cel pozostanie w sferze nierealnej. Jan Ludwik Popławski, nauczyciel Romana Dmowskiego, nakreślił miarę etyki narodowej. A mianowicie, celem naszym jest budowa suwerennego państwa i wszystko, co nas do tego celu zbliża, jest dobre. Natomiast wszystko, co nas od tego celu oddala, jest złe. Zapewniamy już w dniu dzisiejszym nasze pełne poparcie dla tej inicjatywy. Służymy również pomocą i zaangażowaniem w miarę naszych skromnych możliwości przy tworzeniu podwagi tego historycznego przedsięwzięcia. Tak, aby wreszcie wszyscy Polacy, którym dobro ojczyzny nie jest obojętne, mogli poczuć to od dawna upragnioną jedność. Dziękuję wszystkim. Bardzo panu dziękuję za te energiczne słowa i cieszę się, że mamy wśród nas młodego przywódcy polskich organizacji, którzy z energią starają się wpłynąć na zmianę w kraju, żeby to było lepiej. Proszę państwa, ludzie zawiadamiają, że jest 8:50, o 8:00 musimy opuścić ten salon. Więc bardzo mi miło było być z wami dzisiaj, zostaniemy do jutra. Jak ja się spóźnię, to pan prezes poprowadzi, bardzo proszę. I bardzo dziękuję za obecność was. Przykro mi, że bardzo ważnych osób podjeżdżają jutro. Pan wiceprezydent, pan redaktor Macikiewicz, tutaj pan Poćwara, wraz z jego tego, także nas opuszczają wydatki Polacy, których my tu potrzebujemy. Bardzo wam dziękuję, żeście tu przyjechali, za waszą obecność, szczęśliwej podróży i nie zapominajcie utrzymać kontaktu. Do widzenia, do zobaczenia.